Dobry wieczór Państwu, dzień dobry, co po niektórym. Witam razem, witam razem z moim kotem. Cześć kot, pokaż się. Mam nadzieję, że to zaraz zacznie działać, bo na razie nie chce działać. Prawdopodobnie będzie to znowu jako radio, ale trudno będziecie słuchać jako radio. Przypuszczam, że w pewnym momencie zostanę, zostanę jednak zbanowany, czy ewentualnie zablokowany. Oj coś, nie chcę mieć ten stream. o już poszedł. Dobrze, proszę Państwa. Zanim wyjaśnię ten tytuł, i zanim wyjaśnię to wszystko, chciałbym jednak coś Państwu przeczytać. Prawdopodobnie będzie to banalne dla Państwa, nie będzie to dobre. Wszyscy się ze mnie będą, wszyscy się oczywiście obśmieją. To nie mój tekst tym razem. To zupełnie inny tekst, dość stary. Wszyscy go pewnie rozpoznacie, ale chciałem od tego zacząć, proszę Państwa. Kiedy przyszli po Żydów, nie protestowałem. Nie byłem przecież Żydem. Kiedy przyszli po komunistów, nie protestowałem, nie byłem przecież komunistą. Kiedy przyszli po socjaldemokratów, nie protestowałem, nie byłem przecież socjaldemokratą. Kiedy przyszli po związkowców, nie protestowałem, nie byłem przecież związkowcem. Kiedy przyszli po mnie, nikt nie protestował, nikogo już nie było. Napisał to Martin Niemollier, niemiecki pastor uterański. Napisał go w obozie koncentracyjnym w Dachau w roku 1942. Ja wiem, że to jest banalne, proszę Państwa, ale proszę zrozumieć. Po co, ten, po co ten wiersz jest? Oczywiście do Białego Stoku, nawiążę do Białego Stoku. Chociaż to jest dla mnie całe to LGBT jest dla mnie bardzo mało ważne. I powiem dlaczego. Zaraz powiem dlaczego cała ta sprawa. Nie wiem, dlaczego Państwo dają się i wszyscy dają się wpuszczać w taki kanał. Nie wiem, a właściwie wiem dlaczego. I wiem już praktycznie o co chodzi, proszę Państwa. Proszę posłuchać, potrzebuję 20 tysięcy złotych. Tak, potrzebuję 20 tysięcy złotych i jestem w stanie za te 20 tysięcy złotych zrobić zadymę podobną do Białego Stoku na jakikolwiek dowolnie wybrany temat. Zależy od zleceniodawcy: Może to być LGBT, mogą to być żołnierze wyklęci, może to być marsz mający uczcić ofiary Wołynia. Różnego rodzaju rzeczy, proszę Państwa. Te 20 tysięcy złotych to głównie pójdą na opłatę kilku osób, opłatę ludzi, którzy w internecie rozpropagują to wszystko, a także, proszę Państwa, a także, proszę Państwa. Opłatę również za koszulki z orbem na piersiach, z patriotycznymi inskrypcjami, produkowane przez Chińczyków i sprzedawane w Warszawie przez Wietnamczyków, na stoiskach i na bazarach, na szlaku królewskim, tam gdzie jest wielu turystów. Proszę Państwa. Niektóre są z błędem, rzeczywiście, szczególnie kotwica, czyli polska walcząca, jest z błędem. Ubierze się w to parę osób i wszystko będzie pięknie, ładnie, zamówi się telewizję i wszystko będzie widać, proszę Państwa. Na jakikolwiek Chcecie temat. Na jakikolwiek, proszę Państwa, chcecie temat. Jeśli, ci, jeśli w ten jeśli ktoś uważa, iż obroną wartości jest bicie nastolatki, czy bicie nastolatka, to ja dziękuję. Proszę Państwa, trudno mnie nazwać zwolennikiem LGBT czy zwolennikiem ideologii gender, wręcz odwrotnie. Ja jestem przeciwnikiem tych ideologii i nie ukrywam tego, tylko chcę dyskutować. Ale powiem wprost to, co powiedziałem kiedyś nie jestem homoseksualistą, uważam homoseksualizm za rzecz naturalną, ale jeżeli ktoś kiedyś każdy będzie prześladował homoseksualistów za to, że są homoseksualistami, sam pierwszy stanę w ich obronie. Nie jestem Żydem, nie mam nikogo z Żydów w rodzinie. Od dawien, dawien, dawna, znaczy od dawien, od zawsze nie mam nikogo, jestem rodowitym Polakiem z krwi i kości, lecz jeżeli ktoś znowu każe Żydom nosić opaski, będę nosił i ja. Tak jak już powiedziałem. Nie rasa, nie preferencje seksualne, nie kolor skóry, nie poglądy decydują o, a może właśnie to ostatnie decyduje, nie? decydują o tym, czy o ocenie człowieka dla mnie. Na pewno nie preferencje seksualne. Proszę Państwa, abstrahując już od tych wszystkich rzeczy czysto ideologicznych, to powiem wprost. Marsze LGBT to my nadajemy konotację temu. My. Bo przecież, ten, czy to wynika z tego, że czy z tego wynika, że większość w Polsce jest zwolennikiem LGBT? Przecież to jest chore to, co się stało w tym białym stoku. Proszę zobaczyć, co się dzieje wszędzie na świecie. Staliśmy się znowu bohaterami mediów w tym celu. To jest cyniczna gra polityczna. Ktoś chce nas napuszczać na siebie. Przypuszczam, że kilka takich zadym będzie, będzie w najbliższej przyszłości. Skorzysta z tego każdy. I przeciwnicy. Ale również i rząd, proszę państwa. Również i rząd. Nie, proszę pana, nie Tomek, to nie ci patrioci zagrali w scenariuszu napisanym, to nie LGBT również napisało ten scenariusz do końca, stało się elementem tego scenariuszu, tak jak stają się żołnierze wyklęci, tak jak staje się, tak jak staje się powoli, wszystko. Proszę Państwa, jeżeli teraz mówimy. Jeżeli teraz mówimy, proszę Państwa, na temat, to jest mowa o LGBT, dobrze, ja słyszę od ministra edukacji, że nie powinni, i tak dalej, dobrze, yy, pis w trosce o dobro narodu i o dobro ludzkie i o społeczeństwo, zakaże takich marsz. Zakaże, ale czego zakaże? Marszy, te, które się nie podobają. To również może, to również może dotyczyć Marszu Niepodległości, proszę Państwa, bo pamiętacie te wszystkie przerypałki z Marszem Niepodległości, nawet w zeszłym roku, proszę Państwa. Matagoras nie rozchodzi? Nie, proszę pana. Nie, nie, to jest kwestia, nie zgodzę się z panem. Goras. nie rozchodzi się o marsze, tylko o nasze dzieci. Nie, nie, proszę pana. Nie, nie rozchodzi się. Nasze dzieci bardzo dobrze. Wczoraj 17-letniego człowieka znaleziono z maczetą w głowie. Gdzieś tam. Zabito 9-miesięczne dziecko. Człowiek zabił dziesięcioletnią dziewczynkę. Co chwila są jakieś rzeczy, że to wszystko robi LGBT, proszę państwa. To i LGBT nie. nie. i wszyscy są nagle z dobrych, wspaniałych polskich rodzin, proszę państwa. Walki na walanki, bijatyki na ulicach. To wszystko o czym zaraz powiem w drugiej części, która będzie naprawdę dla wielu wstrząsająca. Jestem pewien, a szczególnie dla, a dla mnie to będzie wyrok śmierci. To robiła, to zrobił LGBT? Ja ich nie bronię, proszę państwa. Ja ich nie bronię. Ktoś chce nas na siebie napuścić. Ktoś chce nas na siebie napuścić. Proszę państwa. Po prostu ktoś chce, abyśmy się potłukli, bili tych marszu. to jest garstka ludzi, niewielu przeszliby, nic by im się nie stało, ktoś tam by stał obok, protestował z transparentem i co by było? A teraz wszyscy, jedna i druga strona yy, obwinia policję. A co ci biedni policjanci mieli zrobić? Proszę nie atakować policji, policja jest od pilnowania porządku i odpałowania. Ja pamiętam na szkoleniu jakim byłem, Jednym ze szkoleń, jakim byłem w Stanach Zjednoczonych na samym początku, tam było wręcz powiedziane, policja jest bezpłciowa i bezideowa, ona jest odpałowana jak są zadymy i pałuje jak są zadymy. Po prostu, po prostu, proszę zobaczyć na te zdjęcia ustawione totalnie, na tych ludzi, na to wszystko, to mają być polscy patrioci? Silni, mocni, zwarci? A może by tak codziennie byli? A może by tak zdjęli te... A może by jak noszą koszulkę z orłem na piersiach, to zachowywali się tak jak trzeba, nie wrzeszczeli na cały pijani, na cały chodnik, nie siedzieli na przystankach, nie straszyli przechodniów i nie tłukli każdego, kto nie ma tej koszulki, proszę Państwa. Może o to chodzi. No. Mnie się wydaje yy, plebsu ja obra moje chrześcijańskie wartości na marczach, trzeba się... No to Pan się weźmie. To Pan stanie i z nimi dyskutuje. Tak jak ja. Ja będę dyskutował. Bronimy, bronimy tych wartości przez co? Przez bicie nastolatki? Zastanówcie się, zastanówcie się, wciągnięto w to dosłownie wszystkie. Jeszcze ta sprawa z tą parafią, niby z tym pomylonym, niby z tym pomylonym podziękowaniem. Oczywiście, natomiast się okazało, że ktoś poszedł naprzód za szybko no i się musiał z tego wycofywać. To jest śmieszne, proszę Państwa. Czy chcecie, żebyśmy się naprawdę potłukli? Czekają na to, wszyscy na to czekają. PiS również. To, to może spowodować yy, zawieszenie pewnego rodzaju praw obywatelskich. To wyraźnie widać w wypowiedziach niektórych posłów PiS dodatku idiotycznych, którzy w ogóle konstytucja konstytucją, ale zakazuje, że konstytucja nie jest najważniejsza, bo jeżeli zakażą tego marszu, to mogą zakazać wszystkich. Zastanówcie się państwo. To dlaczego policja nie reaguje, jak ci homofaszyści profanują symbole religijne? CSV, policja nie będzie reagować i nie będzie oceniać, czy ktoś profaguje, czy nie. Policja jest od trzymania porządku. Gdyby oni przy okazji z pałkami tłukli i tak dalej, czy tych, którzy mają prawdziwe symbole religijne, potępiam absolutnie to, co było na tych marszach LGBT profanujące religię chrześcijańską i symbole chrześcijańskie. Potępiam to bardzo głośno i jestem za tym, Jestem za tym, zaraz biegnę w coś ci odpowiem. Jestem za tym, żeby, jestem absolutnie za tym, żeby tych ludzi ukarać i żeby prokurator w to kroczył. Ale jestem również za tym, żeby Takich ci, jak którzy są, takich tych pseudopatriotów również ukarać. Zbigniew z gwiazdkami mi pisze: Jestem za zakazem głupich marszów LGBT, nie będzie prowokacji i bicia. Tak? Dobrze, proszę pana. Jest pan za zakazem, dobrze. A ktoś będzie za zakazem marszów, którzy żądają zmiany polityki wobec Ukrainy? Na przykład. I będą za to przeciwnicy. Nie będzie bicia, nie będzie tego. Ktoś jest za zakazem czczenia wołynia. Ktoś będzie za zakazem, bo to nie gada się z Polską, ktoś będzie za zakazem różnych innych historii. Wbrew pozorom, poza niektórymi przemówieniami, ta manifestacja organizowana przez pana Bąkiewicza przeciwko 447 była wzorem takiej manifestacji, ponieważ tam nie było żadnych ekscesów. Poza kilkoma przemówieniami, które nie były ekscesem, ale to jest normalna dyskusja polityczna. I tego nie można zakazać, a chcecie, żeby takie rzeczy były zakazane? Przecież to jest chore, przecież to jest chore, proszę państwa. Jeszcze raz powtarzam, wy dzieci, to sprzeczytajcie sobie jakąkolwiek prasówkę, zróbcie codziennie, zobaczcie co w katolickim społeczeństwie, ludzie, którzy uważają się za patriotów, co się wyprawia z dziećmi, ile jest mordowanych, gwałconych, bitych, wywalanych. Zobaczcie co się dzieje, proszę państwa. Poza tym, jeszcze raz powtarzam, 20 tysięcy złotych i jestem w stanie pod jakimkolwiek chcecie zorganizo hasłem zorganizować tego typu zadymę. Możecie, możecie się na mnie obrazić. Możecie się na mnie, proszę Państwa, obrazić. Możecie się na mnie obrazić. Możecie mówić, że to jest wszystko i tak, że, to, że, że ja jestem, zaraz tutaj ktoś wyśle i zaraz będą w tych prawicowych mediach również o mnie gadać, w tych prawicowych różnych portalach udających prawicowe, ale powiem wprost. To wszystko służy naszym wrogom, bo sytuacja jest inna. I jeszcze jest jedna sprawa, proszę pana. Jeszcze jest jedna sprawa, proszę państwa. Oczywiście, jest to do dyskusji, nie zgadzam się na Nie zgadzam się na idolę Gender, mam prawo, ale będę dyskutował nie, nikogo nie będę mordował po prostu. Nikogo nie będę, nikogo nie będę z powodu tego bił i mordował. Będę rozmawiał po prostu. Nie wiem, przez kogo są sponsorowane, jak sponsorowane, w każdym razie uważam, że Pisto też na tym skorzysta i przy okazji załatwi również różnego rodzaju marsze protestacyjne, które protestują przeciwko na przykład nowym podatkom również w ten sposób. Poza tym jeszcze razem, poza tym jeszcze w dodatku, wszyscy zajmujecie się Państwo, wszyscy się zajmują w tej chwili idiotyzmem. Idiotyzmem, rzeczą najmniej ważną, bo proszę mi wierzyć, gdyby nie te całe konotacje, gdyby nie te kordy, poli, kordy policji, gdyby nie te kątmany, gdyby nie właśnie te w zamieszki i tak dalej, nikt by na to nie zwrócił uwagi. Autentycznie nikt by na to nie, zwró nie zwrócił uwagi. Po prostu. Po prostu. Krystyna Przyczynek, dyskutujmy. Dyskutujmy, ale nie w ten sposób, nie w ten sposób, proszę Państwa. Nie w ten sposób. Właśnie. O właśnie, Filip Kostrzewa, A gdzie w tej wojence na marsze miejsce na obchody rocznicy obława Augustowskiej? Co z uczteniem ofiar mego Katynia? Właśnie. A co ze Smoleńskiem? A co z Ambergold? A co z dziwnymi seryjnym samobójcą? A co z innymi aferami? Nie! Będziemy się zajmować garstką ludzi, którzy chcą kogoś tamtego, denerwują i tak dalej. Dyskutujmy na ten temat. Ustawiajcie się, ustawiajcie wzdłuż marszu. Ale po co się tłuc, bić, obrzucać, krzyczeć, wrzeszczeć? Dyskutujcie z nimi. Oni nie potrafią, to oni sami sobie stworzą. Kita, złaź, bo mi wyłączysz. Oni sami sobie stworzą swoje własne, z, sami pokażą, jacy są po prostu. No. Po prostu na tej zasadzie. Eee, także za, za, CSV, nie wiem, nie próbowałem, a jak próbowałem, być może są, ale trzeba się z nimi. Trzeba się, ale trzeba, nie można robić tego w ten sposób za pomocą, kiby, kiby, pałek, i tych wszystkich. Tak uważam. Tak uważam. To wszystko od, odrzuca nas od normalnych rzeczy, a będzie jeszcze gorzej, proszę Państwa, będzie jeszcze gorzej. Ktoś nie będę, będzie cała seria takich zadań, bo ktoś chce doprowadzić do tego, żebyśmy się wewnątrz my wszyscy Polacy bili ze sobą o głupoty. O głupoty. Po prostu. O głupoty. No. Yy. O głupoty, proszę Państwa, w dodatku ta jest wlepka, a czy przyjaciele, proszę Państwa, a czy yy, ci, którzy tą wlepkę wrzucili, tą słynną, zastanowili się, iż takie wlepki, tylko z napisem po angielsku, piersi wymyślili, ortodoksyjni muzułmani, ci islamiści, bardzo, którzy, którzy stoją za zamachami na ludzi? Czy ktoś się zastanawia? Proszę Państwa, jeżeli chcecie wlepkę o strefie wolnej, to ja proponuję na granicach Polski, czekam na świat, czekam na czas, kiedy jak mi napisał to jeden z komentatorek, jest tu pani Monika, dziękuję za to. Chciałbym po prostu, żeby chciałbym po prostu. Żeby była na granicach Polski nalepka strefa wolna od komunizmu. Kiedy my się wyzwolimy od mentalności komunistycznej. Ostatecznie zakaz jakichkolwiek marszy i tego to jest właśnie mentalność komunistyczna. W końcu dojdziemy tylko do obowiązkowego pierwszego baja? Przecież to jest chore. Teraz tak, oni rzucali, to też ich trzeba ukarać, jak oni rzucali. Agresja z każdej strony, nie, oni mówią, nie żądajcie od policji, żeby oceniała, kto ma rację, kto nie ma racji. Nie oceniajcie, nie żądajcie od policjantów, żeby oceniali, żeby oceniali co jest obrazą uczuć religijnych, co nie. Od tego jest prokurator. Jeśli, nie, nie, jeśli nikt nie walczy, nikt nie zagraża, nikt nie rzuca w nikogo, to policja nie będzie reagować. Po prostu. Dobrze? Tak uważam. Możecie się na mnie obrazić. Możecie, możecie mnie zniszczyć, możecie mówić co tylko chcecie o mnie, ale powiem wprost i jeszcze raz i nieważne co z tego wyjdą i powiedzą, to są tematy zastępcze, na które, na które dajecie się nabierać, a w tle jest e, afera Skok, LGBT, nie LGBT przepraszam, afera Skok, Ambergold, różne inne afery biegnące w poprzek sceny politycznej, seryjny samobójca, Smoleńsk niewyjaśniony i inne różne rzeczy ważniejsze dla nas wszystkich. Podatek elektroniczny, który ma się pojawić, który znowu dostaniemy my, konsumenci po kieszeni, sprawy związane z emeryturami, zadłużenie państwa, a przede wszystkim, proszę państwa, i, a, a przede wszystkim, państwa, sprawy bezpieczeństwa państwa, które w obecnej sytuacji politycznej zaczyna się dziać bardzo dziwnie, i rzeczywiście ktoś mi poradził, i wysłuchałem na CNN wywiadu z prezydentem czy premierem Iranu, nie pamiętam jego funkcji, i rzeczywiście widzę, do czego to zmierza. Niedługo się zacznie, jak się zacznie w Iranie i będzie to dziwny trawem skoordynowany z awanturą u nas, proszę państwa. I zobaczycie, co będzie. Ja wiem, że zacina, ale nieważne. Foz i, i skoki i ta reszta. Tak, prawda, Magdgoraz? Nigdy nie ujawnimy. Zdaje się, że siadło wszystko, co? Zawsze powiedziałem, tylko dyskusja i tylko i wyłącznie dyskusja. No poza tym każdy ma rzeczywiście każda manifestacja legalna ma prawo do ochrony policji, jeżeli nie rozrabia to, tak, jeżeli nie niszczy nie atakuje nikogo, a, a krzyczeć mogą, ja nie mam nic przeciwko manifestacjom, sam bym uczestniczył w manifestacji przeciwko LGBT również i nie wstydzę się tego, ale nigdy w życiu nie pozwoliłbym na to aby ktoś zrobił aż taką zadymę jak w tym, to nie byli patrioci to byli najemnicy z ormem na piersiach to jest ta pułapka na nas, na nas wszystkich, na suweryna. Na suwerena, proszę Państwa. To jest na nas pułapka, pułapka. W tle powiedziałem, co jest. Jeżeli tego nie zrozumiecie, to przegraliście, to Polski już nie ma. Po prostu Polski już nie ma. Yy, Polski już nie ma od kilku dni, a nic nie, od dwóch dni, a nic nie widzę w telewizji, tylko wyłącznie, tylko wyłącznie zdjęcia z tego idiotycznego marszu i tak dalej. Trudno. Ale słyszycie mnie? W tle przeprowadzane są różne dziwne rzeczy, po których, o które my zauważamy dopiero później, proszę Państwa. Dopiero później. No. E, nie ma, jeżeli zabrali Jack Labrador, kamienie i jaja, są na manipulację pokojową, to trzeba im to udowodnić. To też powinni tak samo odpowiadać jak każdy inny. I jeszcze raz powiadam no i będę bronił, i uważam, że ataki na policję z tego powodu, że wykonywali swoją, swoje działanie, tak jak mówili, są bzdurne. Są po prostu bzdurne. W tle jest szereg innych historii, szereg innych historii, o, której, o, której, o których nikt nie wie. I o jednej zaraz powiem, proszę Państwa. I o, zaraz, i o jednej zaraz powiem. Jeszcze jedno. Jeżeli zaczną się jakieś taka cała seria zadyn, za, za kto wie, czy to nie sprowadzi do pewnych dekretów na temat zawieszenia swobód obywatelskich, proszę Państwa, zastanówcie się. Tego chcecie. Tego chcecie. Jeżeli tego chcecie, to działajcie sobie dalej, choć uważajcie się za patriotów. Jeszcze jakiś idiota idzie w środek zadymy z paromiesięcznym dzieckiem w wózku. Kretyństwo, proszę Państwa. Kretyńsko, proszę Państwa. Jak na to patrzę, to aż mi się śmiać, chcę, to aż mi żal. Rzeczywiście, z polskości została tylko polskość i dziedzictwo polskie. I, i jeszcze raz powtarzam, 20 tysięcy złotych i zorganizuje taką zadymę. Jaką będzie chciał zleceniodawca? Tyle to będzie kosztować. Ponieważ za pół litra kupię każdego bezdomnego po prostu. Ubiorę ich w odpowiednie koszulki i nagłośnie i tak będzie. No i co? No i co? Gdzie tu jest jakiś tajny moderator? Tu nie ma żadnego tajnego moderatora. No. Właśnie. Oczywiście wiemy, kto skorzysta i tym wszystkim. Za tym wszystkim idzie. Jeśli chodzi o ten Białystok, i o to wszystko, to z powodu tych wszystkich rzeczy, jeżeli mówią, że Putin pije szampana, to Putin pije szampana. Białystok jest moim zdaniem początkiem, a zobaczymy, co będzie dalej. Możecie się zgodzić, nie zgodzić. To, co napisał Palikot, to jest najmniej ważne, co napisał Palikot, to będzie wiedział ta pisa. Ale to również będzie, powiedziałem, dlatego zacytowałem wiersz nie, nie Moliera, y, dlatego że, nie pastorań Moliera, dlatego że, y, dlatego że, proszę państwa, to może dotyczyć innych parsz, również, jak również marszy katyńskich, różnie innych. Na przykład, protestów przeciwko, yy, przeciwko preferencjom, yy, preferencjom pracodawców ukraińskich dla pracodawcy, preferencjom dla pracowników ukraińskich, jaką otrzymują pracodawcy kosztem przedsiębiorstw polskich. Na przykład, rozumiecie Państwo? Każdy. Każdy, każdy, a wszyscy idą, nie myślą, po prostu dlatego, że jeszcze to wszystko jest tak nastawione, że, od, że, do, że ci ludzie, że wszystko się odwołuje do najniższych instynktów człowieka. Powiedziałam jeszcze raz, czy obroną chrześcijańskich wartości jest walenie, kopanie nastoletniej dziewczyny? To jest obrona chrześcijańskich własności? To w takim razie, przepraszam bardzo, ja nie znam Biblii. Ja nie znam Biblii. I jeżeli to ma być obroną chrześcijańskich wartości, to instytucja, która w ten sposób broni chrześcijańskich wartości, jest dla mnie instytucją wrogą. Przykro mi, mówię to wprost i już wyraźnie. I obudźcie się Polacy. Obudźcie się Polacy. Naprawdę obudźcie się Polacy. I mówię cały czas, to żeby Polak był na pierwszym miejscu, nie powtórzę pana, nie wpuszczę, nie, nie wpuszczę pana, panie Swałcz, tam kto to napisał, nie, nie wpuszczę pana, nie, nie, nie zacytuję pana. Pana, ale to, żeby Polacy poczuli się Polakami, to niech w końcu zaczną myśleć i niech się poczuli, nie dają się wprowadzać w tematy zastępcze i wolne drogi, proszę państwa. Iwona Domagowska z tą dziewczyną to była ustawka. Na pewno ustawka. To było wie, z tym 14 chłopakiem też. Wierzy to pani czy pani widzi? Bo ja widzę. Bez względu na to, kamera nie kłamie. Bez względu na to, jak chce, żeby skłamała operator, to kamera pokazuje obrazy, które są faktem. No. Plepsu klekle, nie omówimy o panu Sekielskim i o filmie obrażającym, nie wiemy, jaki film zrobi, zobaczymy, jak go skrytykuję, jak będzie rzeczywiście taki, to go skrytykuję, jak będzie trzeba go skrytykować, nie wiemy. Ja mówię o konkretnej rzeczy. No. I teraz zobaczycie Państwo, że zobaczycie państwo, się dzieje, ruchy prawicowe, rzeczywiście ruchy, bardzo często ruchy przybierające ten sztafas. Narodowy bardzo często, nie mówię o wszystkich, bo tam jest wielu uczciwych ludzi, są bardzo często infiltrowane i bardzo często są przedmiotem pewnych gier operacyjnych ze strony wszystkich naszych przeciwników, proszę Państwa. Taka jest prawda i to trzeba zrozumieć. Ale cóż, ja jestem tylko, jak ktoś mówił, bolem czy esbekiem, którego trzeba w końcu zabić w rezultacie, a, ale bohaterem i bohaterem części narodowców staje się facet, który nawet w jakimś pseudomundurze udaje pseudo wojskowego, będąc tylko połączył aktorem za duże pieniądze po prostu. I tak jest, i niech, i tak będzie, i dopóki tak będzie, proszę państwa, dopóty mi nie zrozumiemy, dlatego praca od podstaw jest potrzebna, od samego początku, żebyście zrozumieli. Żebyście, proszę państwa, zrozumieli. Poza tym proszę mi wierzyć, nie każdy, kto wiecznie krzyczy o patriotyzmie o ojczyźni, jest patriotą i miłośnikiem ojczyzny. Inaczej każdy z komunistów PRL-u byłby takim samym patriotą, jaki ci żołnierze wyklęci. Prawda, proszę Państwa, tak jest, bo oni mieli pełne gęby frazesów każdego 1 maja 22 lipca w Rewolucji Październikowej i innych takich ich, ich świąt. Pamiętam to dokładnie. Pamiętam to dokładnie, właśnie. Więc jeśli chcecie, to, jeśli chcecie, to mówcie, yy, to mówcie o mnie, co chcecie. Możecie na mnie wrzeszczeć, możecie mnie hejtować, robić, co chcecie. Wasza sprawa, ja swoje wiem. Ja jestem tylko i wyłącznie zdezubakizowanym pułkownikiem polskiego i polskiego kontrwywiadu i wywiadu. W 23 lata pracowałem na roskich i trochę o tym wiem. Więcej. Właśnie. Dobra. Dlatego również nie dlatego, dlatego, wyrzucam z czatu tylko tych, którzy, obrażę, którzy bez, be, be, mnie obrażają bezpośrednio. Jeszcze raz powiedziałem, to przykrywa sprawy. Ktoś yy, przykrywa sprawy o wiele ważniejsze w ten sposób. O wiele ważniejsze. To idzie za daleko. Powiedziałem o tych seryjnych samobójcach, więc sobie posłuchajcie. Ta część KHT, proszę Państwa, jest swoistym wyrokiem śmierci na mnie. Ja nie podam nazwiska, ale wszyscy się domyślicie o co chodzi. Otóż, proszę Państwa, pokazuje to, pokazuje to jak to rzeczywiście w Polsce wygląda. Sprawa jest świeża. Dotyczy ona samobójstwa brata pewnego posła, rzekomego samobójstwa. Otrzymałem, oczywiście to nie są oryginały, tylko to są rzeczywiste materiały skopiowane. Otrzymałem, nieważne skąd, źródło jest wiarygodne w każdym bądź razie. Otrzymałem zdjęcia z miejsca zdarzenia łącznie z zwłokami na słupie i zdjęcia z sekcji brata pewnego pana posła, który, który był w jednym klubie i przeszedł teraz do innego klubu. Nie będę publikował tych zdjęć, dlatego również nie wymieniam nazwiska, nie dlatego, że się mogę wycofać, ale dlatego, że zawsze jest nadzieja, że rodzina tego nie usłyszy i nikim nie doniesie. I również ze względu na rodzinę, poza tym to nie są zdjęcia miłe i przyjemne dla, dla oka, więc warto zobaczyć. I pierwsza rzecz, która. Pierwszą rzecz na podstawie tych zdjęć na podstawie opinii również dwóch biegłych, nieoficjalnej opinii, dwóch biegłych sądowych z tego, z tego okresu patologii sądowej związanych, mogę powiedzieć i tego, co ja widziałem, powiem jedną rzecz. Jeżeli to było samobójstwo, to ja jestem chiński cesarz, proszę państwa. Po pierwsze, sekcja zwłok najprawdopodobniej ujawniła ślady bicia kogoś na krótko przed śmiercią, no może nie na krótko, minimum 2-3 godziny ten człowiek był torturowany. Jest to dziwny samobójca, skoro na barku, na barku, z tyłu na barku są ślady przypalania papierosem. W okolicach Nerek i podrzuka są ślady bicia tępym przedmiotem nieostrym, zaokrąglonym, czyli baseballem, spowodującym uszkodzenia wewnętrzne, jak pokazuje sekcja, takie jakie tego typu rzeczy, tego typu przedmioty. Pokazują. Tego typu przedmioty pokazują. Dają. To jest raz. Odbite są mięśnie dokładnie. To widać, jak się przednie skóry i to widać, jak się zdejmie ubranie. Ja widziałem. Jest jeszcze jedna rzecz, proszę państwa. Na zdjęciu nagich pleców, bezpośrednio pod, tą, pod tym słupem, na którym wisiały zwłoki, jest takie zdjęcie pleców tego człowieka. Na plecach odciśnięte są kamienie. Oznacza to, i podobne ślady są z przodu, które ujawniła sekcja, oznacza to, że ktoś bardzo mocno przyciskał na innym terenie, to jest teren trawiasty, tam nie ma kamieni, inny w innym terenie przyciskał, właściwie klęczał na nim, ktoś silny klęczał na tym człowieku i wlał na przykład po to, bo takie są również ślady, mogą można znaleźć, by wlać mu alkohol do ust, po prostu. Alkohol do ust. Jeśli chodzi o ślady biologiczne, jakie zostawia po sobie zawsze wisielec, to tych śladów jest tam tak skąpa ilość, że jest to niemożliwe, żeby się powiesił. Druga sprawa. Ten człowiek ma ranę na nadgarsku, to widać wyraźnie. Ranę na nadgarsku, ranę ciętą, która prawdopodobnie została zadana już po śmierci, ponieważ za życia których snęłaby tak krwią, że cały był opryskany krwią, a śladek krwi jest na spodniach bardzo mały, jest tylko kilka kloper. To są te zdjęcia, proszę Państwa. Ja to wszystko na zdjęciach mam. Co jeszcze? Węzeł jest zawiązany jak dla człowieka, który w ogóle nie znał się na, 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 na wiązaniu węzłów. To jest to fachowy węzeł. Fachowy węzeł żeglarski. A poza tym jest. Nie, 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 zadzierzgnięta, nie zadzierzgnięta, tak, nie zadzierzgnięta pętla w taki sposób, jak powinny, jakby ktoś sam sobie zakładał, by ją zadzierzgnął po prostu. W dodatku, ten człowiek ma na sobie, jeszcze wisząc, ma na sobie wciśnięte okulary. Okulary, które ktoś mu musiał wcisnąć, już przed samym powieszeniem, widać wyraźnie, bo. W wypadku, gdyby on rzeczywiście wieszał się, to wszystkie ruchy, które są, to jest okrutne co mówię i to się na pewno nie nadaje do reklamodawców, ale proszę posłuchać. To te wszystkie ruchy przedśmiertne spowodowałyby, że te okulary by spadły. One są, one są, proszę Państwa, one są, proszę Państwa, wciśnięte. Rzecz następna. Aneta D. Czy, pan, czy pani zwariowała, mówiąc to, co ja mówię? Czy pani nie ma w ogóle żadnego współczucia? Nie wie pani, o czym mówię, więc proszę posłuchać. Rzecz następna, na której, którą tutaj mogę ujawnić, ten nacięty nadgarstek, właśnie, ale najciekawsze, że dwa dni po sekcji, po zdjęciu ciała, znaleziono tam, nie na drugi dzień, znaleziono tam, nóż tapicerski, gdzie na ostrzu było kilka kropel krwi tego powieszonego człowieka kilka kropel, yy, tylko że na rączce nie było śladów papilarnych, żadnych linii papilarnych, nawet jego. Więc jak on to zrobił? W rękawiczkach? Nie miał rękawiczek na sobie, proszę państwa. Yy, dalej. Yy, ciało wisiało przodem do słupa. Jeśli by, był powieszony, jeżeli sam by skoczył, sam się powiesił, nie mógłby był, byłyby otarcia o słup bo i prawdopodobnie nie wisiałby przodem do słupa. To jest inna rzecz. To tak wygląda. To wszystko widać wyraźnie na podstawie tych zdjęć. Ja przypuszczam, że ktoś to, i ktoś to tak ocenił również pewien patolog ocenił same zdjęcia sekcji ślady, które tam są. Zresztą to widać. Ciekawy jest również zaginiony ślad, którego nikt nie podaje, czyli pewnego samochodu na polskiej rejestracji z Poznania który był za, który był kilka który był w takim miejscu, żeby mógł obserwować to miejsce, co się dzieje, i nikt, na którego nikt nie zwrócił uwagi. Tak to wygląda, proszę państwa. Poza tym ta pędla wygląda. Poza tym jeśli by to rzeczywiście on był, to wydaje mi się, znaczy według ocen niektórych wiem, że ślady na szyi byłyby również z tyłu i byłyby trochę inne niż takie, jakie były, bo, niż takie, jakie były bo takie, jakie były, świadczyło o tym, że krew już nie płynęła, czyli ten człowiek już praktycznie nie żył jak go wieszano. Tak to wygląda. To jest, proszę państwa, rzecz bardzo ważna. I teraz proste pytanie. Ten człowiek zajmował się różnymi dziwnymi sprawami. On był. Chyba też w jakichś lokalnych władzach czy coś, ale tu na pewno nie o to chodziło. Ponieważ tak się dziwnie składa, że zarówno w klubie tego posła, którego brata tak znaleziono, jak i później jest następowała absolutnie cisza, cisza i jeszcze raz cisza. Wygląda to tak, jakby ktoś chciał tego posła przestraszyć, ponieważ warto by czym się ten poseł zajmował, a ten poseł się zajmował na przykład prywatyzacjami, dziwnymi przeklętami w stoczniach typu Szczecin, Gdynia, Gdańsk różnego rodzaju przekrętami, które dzieją się w przemyśle polskim, ważnym dla obronności, z punktu widzenia obronności i z punktu widzenia strategicznego w państwie. I nagle przestał się tym zajmować, prawda? I nagle przestał się tym zajmować, prawda? No, to żaden Dawid, żaden brat posłom się inaczej nazywał, więc nie będę mówił, ja nie chcę wymieniać się nazwiska i nie wymówię, chociaż wszyscy wiedzą o kim mówię. Jest niestety w Polsce na szczęście jeszcze grupa ludzi, która się nie boi. Ja zgodziłem się być kimś w rodzaju człowieka, który to usiłuje nagłościć, bo może ktoś mnie słucha i może ktoś powie, może ktoś obali to, co ja mówię, a to trzeba wyjaśnić. Od początku mówiłem, że to trzeba wyjaśnić. To jest bardzo dziwna rzecz. Ale należy przestać się bać. Należy przestać się bać, bo jeżeli będziemy się bać, Plus marsze tego typu za dymy, jak w Białymstoku. To proszę Państwa, Polski nie będzie bardzo szybko. No. Bardzo szybko. Dobrze wiecie Państwo, o kim ja mówię. Na pewno wiecie, o kim ja mówię. No tak zgadza się również przekręty energetyczne, różne inne rzeczy, różne historie. Notabene, cały sposób mordowania i potem robienia tego jest to sposób stosowany zresztą bardzo często przez KKB i GRU. Tak, w ten sposób, nie tylko przez mafię, bo nawet przez część mafii, ale tą część bardziej rosyjską, mafii przez rosyjskich zabójców. Ten człowiek musiał być przedtem dosłownie skatowany na śmierć, ponieważ tak się składa, że ślady po obiciu przez ubranie są ślady. Zresztą tam jest zdjęcie, po którym, jak się człowieka, jak się rozbiera, to widać. Ślady, ale to nie są ślady, Plam opadowych w tym miejscu, tylko to są ślady, bo nie mogą być w tym miejscu. To są ślady ewidentne, powstałe jeszcze za życia po pobiciu za pomocą kij bejsbolowych, które prawdopodobnie uszkodziły nerki i inne elementy. I on prawdopodobnie już nie żył, jak go wieszano, ewentualnie umierał w tym momencie. Stąd jeszcze ten. Ostatni, ale prawdopodobnie nie był ani świadomy, i prawdopodobnie już i oprawcy również nie byli przekonani, że on nie żyje. No, ciekawa jest ta sprawa z tym nożykiem tapicerskim, na którym jest krefa, jego krefa nie ma odcisków. Proszę mi wierzyć. Ja dostałem to. Ja to mam. I dalej będziemy działać. Damian Żurawski, ja mówię o czym innym, a pan nie zadaje głupoty w tej chwili. Czy pan nie słucha tego? Czy pan też jest, panie Damian Żurawski, tak bez takiej empatii. Że pan nie widzi, co się dzieje? To dotyczy każdego, proszę państwa. To dotyczy każdego. Absolutnie każdego. Tak, Małgorzata Wojtasik, prokuratura uznała, że to było samobójstwo od razu. No, Notabene dziwię się, że jak zbierano ślady, nie zauważono na miejscu tych wszystkich rzeczy. Jakie ślady zebrano? Ktoś chce, żebym to ujawnił. Nie wiem dlaczego. Powiem szczerze, że nawet nie wiem, kto domyślał się dlatego, żebym być może, żeby zobligować prokuraturę do działań na tej podstawie. Ja mam tylko kopię. To wszystko jest w dokumentacji, więc bardzo dobrze ktoś jest umocowany, żeby to wszystko zamieść pod dywan. Ale powiedziałem jeszcze raz, w treść nie chodzi same, nie chodzi działalność Denata w ramach samorządu, chociaż też ona jest ciekawa i związana z bardzo ciekawymi rzeczami na miliardy złotych, przeklętami, ale raczej działalności tego pana posła. Podobnie jak z posłem Wojcikowskim, o którym też cicho też uznano to za wypadek drogowy, pamiętacie. A wy się zajmujecie jakimiś marszami, na które nikt nie zwraca uwagi? Są to są. Mniejszość jest po prostu. Więc zastanówcie się, proszę Państwa. Yy, ja mafia to yy, napisałem w 1994 roku taki raport, w którym właśnie mówiłem o powiązaniach dokładnie rosyjskiej mafii z, ze służbami, że nie ma rosyjskiej mafii bez, pre, bez służb. Yy, każda grupa mafijna rosyjska która działała bez ochłony z jakiegoś odłamu służb specjalnych Rosji, była eliminowana przez inną grupę mafijną. I to jest to ja napisałem w takim raporcie, 93-94 rok. To już było widać. Notabene część polskich część polskich grup mafijnych o tym ludzie za dwa mogą powiedzieć dokładnie z, y, mogą z dwa mogą dokładnie powiedzieć część polskich grup mafijnych również była przerażona i również chciała i również wolała współpracować z nami w celu eliminowania właśnie tej mafii rosyjskiej która przekraczała i przekracza wszystkie granice. Notabene to wszystko widać po sprawie Gotiego i w ogóle właśnie. E tak, panie Bartosz Kawa, tym też się zajmowała ta osoba. I to jest właśnie to. Dobry wujek, przed chwilą pan da spokój już, no. Tomek 72, ale to właśnie ja to mówię, my się zajmujemy rzeczami, no. Adam Adamski, nie, prokuratora, nie wiem czy usłyszeli. Po prostu w tej chwili tak się składa, że ja dowiedziałem się już odpowiednio od ludzi, którzy są, że od ludzi, którzy mają mogą mieć moc sprawczą, dowiedziałem się i to jest cytat. Panie Piotrze, może pan to wszystko powiedzieć? Wie pan, w Polsce nie ma odpowiednich ludzi, odpowiednich fachowców, którzy potrafiliby tym się zająć, tak jak się wy, panowie, potrafiliście w łopie zająć. Po prostu. Mam swój medal z łopu gdzieś, tylko nie wiem gdzie. Tylko gdzie. Z którego jest jedyna rzecz, z której jestem dumny. No. Eee. To proszę, panie Marcin Kociński, potem po mówić. Już. Przecież to, co panowie gdy jedynie wskazuje na opozorowanie sami, więc jak prokurator może na co? Eee, Wojtasi. Eee, och, eee, ach. Jak prokuratura na podstawie tego wszystkiego, co wiemy, co wiedzieliśmy, mogła uznać smoleń za wypadek lotniczy? Jak prokuratura na... mogła uznać za samobójstwo śmierć Sekuły? Jak prokuratura mogła, u... mogła uznać tak szybko, na... od razu stwierdzić, że leper popełni samobójstwo? Albo inni ludzie? Niech pani przestanie, pani jest naiwna. To jest dobrze przygotowane. Nie robi się takich rzeczy, jeżeli się na przykład każda operacja jak tego typu, operacja wywiadowcza, złożona, ma, ma również, jest, musi, ma, jest również przygotowana w jakiś sposób. Na tym to polega, proszę Państwa. I tym się trzeba zajmować. I na to trzeba naciskać, proszę Państwa, a nie na to, a nie, proszę Państwa, na jakieś marsze, jakieś grupy ludzi. Niech sobie maszerują, niech nawet wierzą, niech nie nawet zielone ludziki maszerują. nie Wszystko jedno nie wszystko jedno ale to co się stało w Białym ma odwrócić uwagę o tego co mnie proszę Państwa, ja naprawdę mam zdjęcia z sekcji z miejsca oglądania dostałem je i nie pokażę państwu tych zdjęć ale to jest proszę państwa ale to jest proszę państwa to je, ale to jest proszę państwa tragedia powiedziałem ja mówiąc w tej chwili to wszystko nawet bez nazwisk Narażam jak się jak cholera i wydaje na siebie wyrok śmierci. O tym wiem, ponieważ tak się składa, że bardzo wielu ludzi nagle przestraszyło się i przestało zajmować się tego typu sprawami, i tą sprawą, bo się boją, bo dotarli do nich. A brat Bartoszcze właśnie. Proszę posłuchać, co się dzieje. Powiedziałem, centrum jakieś powiśle woli się zajmować mną, czy doktorem Czerniakiem. Mimo że ja się nimi nie zajmuję, nazywać mnie jakkolwiek, zamiast zająć się takimi sprawami. To nie jest pan matak, to nie jest, to nie jest, proszę państwa, sprawa dla projektu Herent-Volk Wolki nie będzie sprawą dla projektu herent Wolk. To nie jest ta sprawa, ta sprawa jest zupełnie inna. To jest kolejna rzecz, bo powiedziałem, w tle się ja w tle również konsultuję i dodaję za darmo. Za darmo, żeby mnie tu zaraz nie wsadzili stąd. A ja wiem jak to się robi, to przez rodzinę, przez różne rzeczy, wykorzystuje się sprawy rodzinne i tak dalej. Ale to jest to. Nie mogę, proszę państwa, naprawdę nie opublikuję państwu tych zdjęć, a je mam. Możecie wiedzieć, nie że mam dostałem i na podstawie sam analizy tych zdjęć, gdyby tam jest jeszcze i też zauważyłem od razu pewne rzeczy, które mi się nie podobają, które absolutnie które każdy zwykły, normalny, zbierający ślady policjant i pewno to wie tylko co on może. To idzie wysoko i jemu się zabrania. Każdy chce pracować i każdy się boi, bo każdy ma rodzinę. Jak mamy zaufać służbom, jeśli widzimy, jak oni jak dzieci we mgle? Tomek 82P Służbą, Służbą możemy zaufać, tam jest wielu ludzi podobnych do mnie, którzy są ubezwłasnowolnieni. Co prawda, część powywalano zupełnie, ponieważ ustawa dezobokizacyjna nie dotyczyła wbrew pozorom, walnęła w nas, ale, ale powoli zaczęła wyeliminow wyeliminować wszystkich naszych uczniów, na przykład, po to, żeby nie było śladu. A projektowana ustawa na temat dopuszczeń wyeliminuje resztę. O to chodzi. Dlaczego to się dzieje, nie wiem. Powiedziałem, PiS w pułapkę, to jest ta pułapka na suwerena. PiS w pułapkę, z której nie wie jak wyjść i wychodzi w najbardziej idiotyczny sposób, jaki może, bo będzie zakazami i zastrzeżeniami. A powinni wruszyć kontrwywiad i zastanowić się, kto dopuszcza do takich prowokacji. Kto dopuszcza do takich prowokacji i do tego całego cyrku medialnego na temat Polski. A są ważniejsze rzeczy, rzeczy... Właśnie. Dariusz Piszczek, dobrze, mnie, czy marłem? Nie, mod był, proszę Państwa, w zeszłym roku. Chyba kiedy ja o tym mówiłem. Nie wiem, nie pamiętam. Dokładnie zaraz Państwu powiem, kiedy to był. Zaraz Państwu powiem. Albo jeszcze wcześniej. Ja o tym mówiłem, zdaje się, już w jednej, w, jednej z, w jednej z audycji. Proszę poczekać. Powiem Państwu, kiedy to znaleziono. Zaraz Państwu powiem. Tak, to pierwsze artykuły ukazały się dokładnie. Już, już, już. Dokładnie pierwszego. Dokładnie pierwszego. O, jeszcze jest jedna rzecz ciekawa. 1 czerwca. To było przed 1 czerwca 2018 roku, proszę Państwa. To się chyba jakiś tydzień przed. On teoretycznie najpierw zaginął, a kilka dni później znaleziono tutaj, czy dwa dni później znaleziono jego ciało. Poza tym ten człowiek nie nosił okularów. Nie nosił okularów. Nie nosił okulary optyczne, a nie okulary słoneczne. To jest jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ciekawa, które były tam wciśnięte i te okulary zupełnie nie pasowały. To było, widać, nie pasowały do niego. Nieważne. E, nieważne. No Żelazki. Czy powiada, że grupa DWD Y w Y wsi, były doma, domowe przez takie... Y... Nie wiem, panie Damianie. Być może. Nie potrafię powiedzieć, wszystko jest możliwe, ale dlatego nie na początku, tylko właśnie to był koniec, to był koniec maja, koniec maja 2018 roku, także to jest świeża sprawa, proszę Państwa. Świeże. Na początku 2018 roku był chłopocą Wojciechowski, czy później, czy wcześniej, nie pamiętam. Tego typu sprawami nikt się nie zajmie, proszę Państwa. Zajmowanie się tymi sprawami grozi śmiercią lub kalectwem i wszyscy o tym wiedzą. Być może dlatego ludzie, którzy się zwrócili do nas, mówię już do nas, także ja zginę, to ktoś to podejmie i tak, zwracają się do ludzi, którzy są za granicą. To też świadczy wyraźnie o kierunku. Tym bardziej, że sprawy, które robił pan poseł i sprawy, którymi interesował się pan poseł, dotyczyły również, również różnego rodzaju omijania sankcji i wchodzenia Rosjan w różne interesy, na przykład poprzez podmioty austriackie i niemieckie, w tym również i autostrady. I ogromne wycieki pieniędzy z państwa, którego nawet komisja Watoska nie jest w stanie powiedzieć. No właśnie. No właśnie, proszę państwa. Marek Kemp, skoro zostawili aż takie ślady sprawozdania są, to dowiedzieli, po co sobie było złożyć... Tak, zgadza się, panie Kem. Zgadza się. Ja cały czas mówię, to samo jest ze spoleńskiem, że śluba są po wszystkich stronach, ale to wystarczy jeden sposób, żeby nie zabezpieczyć i tak dalej, i tak dalej. Ale ze zdjęć, jakbyście Państwo widzieli, te zdjęcia wyraźnie wynika. No proszę państwa, jak można wisieć na nie, nie do końca pętli. Kto się udusi, nawet sobie szczękę z wami będzie wisiał, może się tam tym wszystkim. Poza tym ja już nie mówię jeszcze o bardziej drastycznych w typu na przykład wygląd twarzy. Która nie była wyglądem twarzy Wisielca, to wystarczy to porównać z innymi zdjęciami, proszę Państwa. No, eee, w ten sposób. Więc yy, są wszelkie tego rzeczy, i to są sprawy, proszę Państwa, ważne. Powiedziałem, ja po tej KHT mam przeklapane. Jeśli mam przeklapane w Polsce, totalnie, ja o tym wiem. Ale czas przestać milczeć. Czas przestać milczeć. I powiem szczerze, tak jak e, rzeczywiście mogą Państwo wydać depresję i załamanie i tak dalej, ale rzeczywiście, bo to nieprawda, bo to, że nie mam jak żyć i z czego żyć, to jest najmniej ważne. Jutro jest decydujące dla mnie, może być decydująca dla mnie rozmowa, która się skończy, może się bardzo źle skończyć, ale może się bardzo dobrze skończyć, nie wiem, więc zobaczymy, jak to będzie. W nocy podróżuję, w nocy podróżuję, więc jutro nie wiem, czy będzie KHT, bo nie wiem, ile to potrwa i kiedy będzie następna KHT. Może już jej w ogóle nie być, więc nieważne. Natomiast, proszę Państwa, cały czas uważam, cały czas, proszę Państwa, uważam, że należy cały czas uważam, że należy się na tym koncentrować i nie dawać się, proszę Państwa, wpuścić w te wszystkie, w te wszystkie prowokacje. Wszystkie prowokacje ze wszystkich stron, jakie są. Bo jeszcze raz powtórzę, zanim puszczę piosenkę, która idealnie mi pasuje do tego, do tego tematu. Te wszystkie rzeczy, dajcie mi 20 tysięcy złotych. A zorganizuję wam taką zadynę gdziekolwiek chcecie. Na jakikolwiek temat. I będzie też cała prasa europejska o tym pisać. To nie jest taki problem. Właśnie. Wy nie macie, Wy jesteście na ogół tutaj pod pseudonimami, a ja jestem, a mnie widać. Wiadomo kim jestem i nie da się nazwać. Jeszcze raz powtarzam, Maklowi, Ja wiem, że rodzina ja wiem, ale co rodzina może zrobić? To jest po prostu czyste zastraszenie i, nie, i udało się to zastraszenie. To zresztą widać po reakcjach niektórych i niektórych rzeczach. No ale od czegoś trzeba zacząć. Jak nie zaczniemy, to nie ruszymy tej góry. Powiedziałem, proszę Państwa, czasem kropla drąży skałę. Tak to właśnie wygląda. No. I powinno się to nagłościć. E, dobrze. Na granicach Polski powinien stać napis Strefa wolna od komunizmu, ale trzeba by zdekomunizować mentalność całej klasy politycznej, ponieważ wszelkiego rodzaju zakazy to wszystko, co się dzieje. Powiedziałem wprost i jeszcze raz i zakończę ten i zakończę przed piosenką, bo jeszcze wrócimy do tego, bo odpowiadam na parę pana, Państwa pytań. Może, przy, może w trakcie piosenki domyślicie się, o kim mówię, może nie. To powiem jedną rzecz. Jeszcze raz powtarzam. Ja nie jestem zwolennikiem gender ani LGBT ani homoseksualizmu i tak dalej. Nie, ale to nie oznacza, że ja, ja mogę z nimi dyskutować i dyskutuję z nimi dość często. Możemy się kłócić, możemy rozmawiać, możemy przyjemnie dyskutować w tym, ale ja oceniam ludzi na, pod tym, czy są uczciwi, czy nie. A nie ma odstawie preferencji seksualnych, i tego wymagam od wszystkich, od narodowców i od LGBT również. Nie będę nikogo wyróżniał tylko ze względu na jego preferencje seksualne. Nie interesują mnie one w tym momencie i powiem to wprost, i ten sposób. Chcą maszerować, nie chcą maszerują po prostu. Janusz Kań, tak oczywiście, że pamiętam, sam robiłem przed tym wszystkim. Sam robiłem przy tym, żeby wyjaśniać tą prowokację, po prostu. No dobrze. Dobra, Panie Krzysztofie K, pytanie. Kto zleca takie samobójstwa? Są osoby, które dają taki rozkaz, muszą mieć ogromne plecy. Oczywiście, że mają, a ta płaca i w, ta władza i to wszystko nazywa się Herendwalt, nazywa się ogromne pieniądze, bo tam chodzi nie o jakieś przekręty na 3-4 tysiące złotych, tylko na miliardy, proszę państwa, miliardy. Miliardy. Yy, miliardy. Dobrze. Yy, yy, proszę państwa, puszczę państwu. Mordercę w garniturze, to pasuje na to. To właśnie pasuje do tej kachaty najbardziej. I zaraz będę znowu Jestem z jedynej słusznej partii, Tej, która właśnie trzyma żółb. Z trybuny z wdziękiem rzucam śmiecie, A tłum krzyczy, że to cud. Gdy powiem gincie, to gniecie. I uśmiech wam mnie schodzi z ust, Bo po to mam kapłanów przecież. By stos gnijący chciał wciąż rusł, gdy powiem gincie, to giniecie i uśmiech wam nie schodzi z ust, bo po to mam kapłanów przecież, by stos gnijący chciał wciąż rusł. Patrzę jak atrament lśni, gdy zechcę wasze dni przeminął. więc patrzę jak wam światy burze. Piórem wzmoczonym, w waszej krwi. To ja, morderca w garniturze. W piórem wmoconym, w waszej krwi. <laughs> pozwalam wrócić wam do jaski bo wciąż potrzeba nowych ciał dom wam buduję z mgły i z piasku i zmieniam piekło w sztuczny raj a wy wpatrzeni w w płaski świat zapominacie prostych słów nakładam więc kolejną Udając dobro, błogosławię złu. A wy wpatrzeni płaski świat, zapominacie prostych słów. Nakładam więc kolejną maskę, udając dobro, błogosławię złu. Patriotyzm, demokracja, Polska, prawda. Dobra, skończyło się, skończyło się, bardzo dobrze skończyło się. Proszę Państwa, po pierwsze to co palę to nie skręt, tylko skończyły mi się, kończą mi się papierosa, a rano kupię następne, więc sobie dopalam po drodze o czymś takim, proszę Państwa, sobie skręcę je także sam, także to nie jest to żaden skręt, żadna morycha. Żeby nikt o tym nie powiedział, to więc zaznaczam od razu, że to nie jest reklama. Dalej proszę Państwa, to woda słodka. Ja też Panu dziękuję. Jeżeli Panu za to, bo woda słodka mówi, ja Panu dziękuję, za to do powiedzenia, jak se chcą, to niech maszerują dobrze. Tak samo ktoś powie o tych, z, którzy czczą żołnierzy wyklętych czy innych. Chce Pan, żeby tak powiedzieli? Pan nic nie zrozumiał? To niech Pan idzie z bejsbolem i bije czternastoletnie dzieci, a ode mnie się odwali, niech Pan ze stąd idzie w dobry. Ja nie Mówi, że jak ja nie rozumiem Jana Pawła II, to tutaj ja w ogóle nie ma konsekwencji. Tak? To proszę posłuchać dzisiejszego e, oświadczenia do który również tak samo to potępia ostatecznie. Co to było, wątroba Pantlowicza? Co to było? To była moja i moja Krzyśka Werkowicza piosenka pod tytułem Mordercy w garniturze. Po prostu. I tak to, i tak to jest. No. Mało kto, pewnie, że mało kto zrozumie, I może o to chodzi. Nie będzie cięło przekaz, będą to jak zmniejszę rozdzielczość wideo, bo rozdzielczość wideo też jest zmniejszona, po prostu taki mam tu internet, jaki mam i tak dalej. Ustawa o broni w szufladzie sejmowej, bez komentarza KS, to no nie tylko to, tu chodzi o tak dalej. No. Yy, LGBT i żołnierze wyglądają to, to samo. Czy woda słodka, czy ja to powiedziałam, że to to samo nie. Ja powiedziałam, że jakościowa będzie można każdego marszu zakrać. Zakra zakra pan się pogrąża. Dobrze, spływaj pan, stąd so, pan sobie do tych swoich pseudo-patriotów. Pseudo proszę mi wybaczyć, ale muszę tak nazwać. No gdzie ten jest? Gdzie ta woda słodka, bo chcę go w ogóle wyłączyć z tego wszystkiego, bo mi, bo mi się nie podoba. I już. Eee, a, też się episkopat pogrąża, wszyscy się pogrążają. Tak, najlepiej wziąć pałę i pobić wszystkich, którzy myślą inaczej niż, niż my, prawda? Śmieszne tutaj. Do widzenia. To jest kanał nie dla takich jak pan, to jest kanał dla ludzi inteligentnych. Żegnam pana. Żegnam pana. Obraziliście się na mnie już? No właśnie. To dobrze, żeście się nie obrazili na mnie. No proszę mi powiedzieć, proszę Państwa, ktoś mi dzisiaj zaproponował, żebym zrobił taką akatę, że to ja zadaję pytania Państwu. No, gdybym miał inne połączenie i szybsze połączenie internetowe byśmy to zrobili. No więc dobrze, więc mam yy, prośbę, mam prośbę, do, żebyście mi teraz powiedzieli, zgadzacie się ze mną w, po części przynajmniej czy nie? Nie rozumiecie, że to co opowiedziałem w ostatniej, w drugiej części KHT, czyli o tym bracie pana posła i o tym pseudosamobójstwie, które nie jest samobójstwem, a ewidentnym morderstwem mającym na celu zastraszyć pana posła, bo tak to powiem, bo o to w tym chodziło i nie tylko pana posła, ale również środowisko posłów, co może spotkać ich rodziny, bo tak to było proszę państwa, tak uważam, jest o wiele ważniejsze od marszu LGBT w Białymstoku, bo to generuje całą naszą politykę. Rozumiecie państwo? Rozumiecie Państwo? O to w tym wszystkim chodzi. No, Panie Piotrze, jeżeli LGBT jest agresywny, to ja nie prowadzę nic robić. Damian Kwieciński, czy Pan nie słucha tego, co ja mówię? Powiedziałem, jeżeli to robią, to trzeba ich tak samo skazać, jak i tamty. Tylko ja mam patriotów nazywać facetów, którzy mają koszulki kupione u chińskiego sprzedawcy, świeże widać, że nałożone na siebie i biją dzieci. Zastanówcie się, w dodatku pijany, krzyczących głupoty, palących, yy, palących flagę tę tęczową flagę w miejscu, gdzie jest cała masa reporterów, i tylko po to, żeby ci reporterzy to zobaczyli, tam było widać, że nie, akurat nie przeganiali reporterów. Nie przeganiali reporterów, tylko nawet jeszcze. Pokazywali im to chowając prze, swoją twarz. Jest taka scena w tym wszystkim. Fotoreporterzy, wszyscy patrzą na tą palącą się flagę, on, tego, a oni są odwróceni plecami, żeby ich nie było rozpoznać. No. To chore to jest. No, no właśnie. A ja nie wiem, Manuel Adam czyli to byli prowokatorzy i o co to chodziło. Z jakiej policji nie wiem. Wiem, że to bardzo dobrze służy, to posłuży ta akcja wbrew pozorom pisowi. Damu pretekst do ograniczenia, możliwości, do ograniczenia swobód, do ograniczenia swobód w zgromadzeń. Co zobaczycie na marszu, co będzie na marszu niepodległości. Zdaje się, że prawica taka ta narodowa i miała Przykład przed wyborami samorządowymi, to, co zrobiono z Konfederacją, i jaki był hejt, i jakie były bzdury, Mówione o Konfederacji. Pamięta się? Ta sama gazeta od Wlepek to samo zrobiła. Tak samo wszystkich oskarżyła o śpiegostwo i o te inne rzeczy. Pamiętacie? No. A ja mówię tutaj o sprawie, która jest o wiele ważniejsza. Bardzo szkoda, zgadzam się z Panem, ale co można zrobić, oprócz tego, że Pan to nagłościł, skoro służby z tym nic nie robią, ale mają narzędzie, tak czy nie? Tak, co można zrobić? Bardzo wiele. Nagłośnienie tego już powoduje jednak pewnego rodzaju, musi podawać reakcję, bo po pierwsze skąd on to ma i tak dalej, doprowadzić do pewnych rzeczy, do nieostrożności, a po drugie to w internecie nic nie ginie i to nie zginie, proszę Państwa. To będzie, to będzie. I ktoś kiedyś na to zwrócił uwagę. Kolejny, kolejny, kolejny. I w ten sposób to się wszystko powinno zawalić. No. Andrzej D, co tych zdjęć to jest pan pewien, że nikt pana nie wystawia są autentyczne, w dojej fotoszepskiego. Nie proszę pana, nie, Je, proszę pana, ja wiem, które zdjęcia są Photoshopem, które nie są Photoshopem. To są autentyczne zdjęcia z miejsca oględzi. Nikt mnie nie wystawia. Po co pan się pyta? Nie będę tego pokazywał, bo tego nawet Photoshop nie zrobi. Nie zauważyłbym również przed Photoshopem tych rzeczy, albo bym zauważył. No, tym bardziej jak powiedziałem, wyraz twarzy układ języka nie jest taki jak przy powieszeniu. Dalej nie będę już nic mówić, Dalej nie chcę mówić, nie chcę, bo pan koniecznie chce zobaczyć te zdjęcia, prawda? Jestem przeciwny biciu dzieci, to jest karygodne, natomiast czemu co marzę, a nie ma marzy, odpowiedź jest prosta. Normalnie ludzie swoje się nie obnoszą. Damian Kwieciński, ale niech mają i jedni, niech, ma, niech sobie robią drudzy. A co to mnie obchodzi na, to, na, na zasadzie? Ja w ogóle nie byłem w żadnym nie uczestniczył, tylko mu na przykład w marszu przeciwko, no czy ja wiem? Przeciwko polityce podatkowej wobec polskich przedsiębiorców na przykład. No. No. Może nadaknąć się na żałobawigi, ale po co je udostępniać? To nie chodzi o to, żeby udostępnić. Wystarczy, że one są. I ci, którzy tego słuchają służbowo, wiedzą, że nie da się tego tak łatwo zamieść pod dywan, bo to jest. Przypuszczam, że nie tylko u mnie, ale bo ja to nie dostałem z Polski. A przypuszczam, że to jest w paru innych miejscach e, również. Także wiadomo, jak to wygląda. Przepraszam, muszę toś nacisnąć. O, no już naciskaj się, nie chcę się nacisnąć. Pitę, on się zaraz wyłączy. O, już jest, przepraszam Państwa. Także tak przypuszczam, także nie wiem. Wszyscy Państwo, to, to nie jest gra komputerowa, to jest rzeczy, rzeczywistość, proszę Państwa. Darknet? Pan przestanie Darknet, w sieci Tor ruskim ukradziono wszystko. Panu się wydaje, że sieć Tor, co? Powiem Panu, że jeszcze w służbach potrafiłem chodzić i szpiegować wszystkich w, w tym. Witek Zimont, co za pytanie. Pan myśli, że ja odpowiem na to pytanie? Nie, nie odpowiem na to pytanie. Czy znam, czy nie znam, no. Yy, tak, trzeba walczyć z przyczynami, a żeby walczyć z przyczynami trzeba mieć konwywiad po prostu. No. Ale na pierwszy rzut oka na zwykłych tacy jak my to, to nie wygląda, dziw, że pozbyto się Pana jako takiego fachowca i a może dlatego się mnie pozbyto i pozbyto się nie tylko mnie, ale wszystkich takich ludzi, którzy są fachowcami, po to, żeby można było robić takie rzeczy. Bo proszę mi wierzyć, nie było to takie możliwe. Wbrew pozorom było to bardzo trudne. O wiele trudniejsze wymagało więcej pieniędzy i więcej zachodu. Jeszcze. No. No. Alicja Zalewska, czy pani zarzuca mi kłamstwo? Proszę odpowiedzieć. Czy pani zarzuca mi kłamstwo? Nie zmusicie mnie do pokazania żadnego zdjęcia. No. Chodnościę gry międzynarodowej czy przygrana Poroszenki jego ludzi na Ukrainie to nie jest przypadek, nie wspomniałem. Damian Żurawski, róbcie te teorie spiskowe, a ja nie wiem, Ukraina to jest nasz problem. W tej chwili jeden z pierwszych i powinniśmy się nad tym zastanawiać, a nie idioty z idiotyzmami. No. Krzysztofka, czy pan kazał ktoś to napisać? Wycofuję pana komentarz. Poza tym trzeba było posłuchać tego, chyba że pan chce, żebym pana w ogóle wyrzucił stąd. Bo mnie pan kurzył w tej chwili. Ja wiem, co ja robię i robię to specjalnie. Poza tym wyraźnie powiedziałem. Wyraźnie powiedziałem, dlaczego tak jest. Babcia górka, nie, gejów nie ma w kąt W służbach nie było gejów. Za moich czasów przynajmniej. E Alicja Zalewska, ale skąd taka myśl? No, dlaczego pani mówi, że to dziwne? Przecież to jest całkiem logiczne. No. Panie Krzysztofie, K., zmusza mnie pana, żebym pana wyrzucił. Jeszcze raz pan to napisze, to ja pana wyrzucę. Powiedziałem. Zupełnie działa pan tak, jakby chciał mnie pan po, pogrążyć zupełnie. Jakby pan chciał, żeby rzeczywiście było wiadomo o co chodzi i żeby zaraz mi tutaj wysłano całą masę z międzynarodowym listem gończym na mnie. Ja powiedziałem, ja ryzykuję w odróżnieniu od pana, bo pana nie wiem nawet jak pan się nazywa. Dobrze, są jeszcze. Macie państwo jeszcze jakieś pytania? Przepraszam, że tak się trochę wściekam, ale nie lubię takich. No. Czy Polska jest taką republiką kartoflada? rozbyciło się do tego przyczyniło. To negie, tak, przyczyniło się do tego. Również rozbyciło, bo pozbyto się służby. Służby, żeby zacząć działać. Nawet tak jak to było po roku 90, potrzebują paru lat. I ŁOP został rozwalony w momencie największych swoich sukcesów i największej skuteczności. Politycy się zemścili. Ktoś się zemścił za to, że się po rozwaleniu rezydentury rosyjskiej i naprawdę porządnie na, po rozwaleniu mafii. Wiele spraw było takich, którymi które wiązały ręce politykom, ewentualnie uniemożliwiliśmy szereg rzeczy. A szereg rzeczy łącznie z budową eksterytorialnej autostrady i myśmy to uniemożliwili. Yy, uniemożliwiliśmy wiele przekrętów, mimo, mimo że nie mieliśmy wpływu na niektóre i mimo że chcieliśmy, ale przynajmniej wiedzieliśmy i staraliśmy się w jakiś sposób tą wiedzę przynajmniej zdyskontować, co też wymagało czasu i dlatego nas wtedy właśnie Co z tym bordelem zrobić? rządy sterymalizowana, rząd Jotkowiec, całą Witkowską możliwość dogonienia asfalty i nic. De facto, J jeżeli chodzi o pana Kaczyńskiego, to a, wygrał znowu z Wałęsą dzisiaj. To powiem wprost, to nie jest tak, jak wygląda. W pisie na górze jest bardzo wielu uczciwych ludzi, ale niestety ci ludzie zostali również ubozad a PiS się do tego nie przyzna. Niestety. No. Owocowy. Nic nie szkodzi. Co nic nie szkodzi? Nie wiem o co chodzi. Krzysztof Kapisze do są, Ale ja o tym powiedziałem powtarza pan moje słowa. Ja o tym powiedziałem na samym początku. I była wyraźna teza, że cała ta sprawa była zrobiona tylko po to, aby zastraszyć środowiska poselskie i innych posłów, by nie drążyły w pewnych sprawach i nie drążą. Dariusz Piszczek, czy potrzebna Panu jaka, jaka pomoc? Ja w ogóle generalnie potrzebuję pracy, żeby się z czegoś móc żyć, bo ja nie mam z czego żyć. Bo wszystko, co robię, robię jak idiota za darmo, no ale dobrze. Dla, dla moich, dla swojego byłego środowiska jestem renegatem, kretynem, i idiotą. Dla tych różnych rodzajów grup zwanych, narod, które się zwą narodowymi, różnych centrów i mediów jestem prowokatorem, ubeckiem i świnią, także dobrze. No. Google UZL, Pan optuje ze względu na sytuację międzynarodową, tak. No. Mogę zadać Wojtasik. Nie chcę, nie umie. Nie umie. No można prosić mój mail, proszę bardzo. Mój mail jest wszystkim znany. Piowrek at gmailmail.com. Ok. Dobrze, proszę Państwa, ja dzisiaj skończę. A czy będą prowokacje przed i właśnie Roman, będą prowokacje i będą prowokacje przed wyborami takich Białystoków, może być o wiele więcej pod różnymi pretekstami, proszę Państwa. Zresztą dzisiejsza wypowiedź ministra edukacji narodowej jest dla mnie śmieszna i wiem jak została ona odebrana na zachodzie. To powiedziałem, zakazywanie jakikolwiek marszu to jest stworzenie oczka pretest, pretekstu, nie to, że walimy tylko w jedną stronę, z którą się nie zgadzamy. To dotyczyć może wszystkich, dlatego przeczytałem ten wiersz na początku. Proszę Państwa. No. Zresztą Wera Kamińska, Pani Pita, przeciw Antycy i Poko się. Jeżeli chodzi o 447, to powiem Państwu, że ta ustawa nic nie zmieni, oni nie będą mieli z czego brać. Trzeba się przejrzeć na pewien wywiad, który jest w internecie, żeby zobaczyć, jak to jest teraz, i że tu naprawdę nawet 447 nie będzie mogło być zlikwidowane, zrealizowane, bo nie będzie z czego brać po prostu. Czemu ma służyć ofitę ustawicza ustawiczne fotografowanie ludzi uczestniczących w demonstracjach, żeby to miało być dowody przedwstępne? Czekiwan, nie, to są po prostu kwestie zabezpieczeń, oni to ilustrują. Tylko dlatego, że jak dojdzie do jakichś zadymy, do czego, żeby znaleźć winnych, prowokatorów i tych, którzy tą drobinę zaczęli. To jest normalne wszędzie na świecie. Policja zawsze rejestruje wszystkie te demonstracje, nawet jeżeli się nic nie dzieje. Powiem Państwo, że nawet w Londynie, jeżeli są obchody tego Nowego Roku Chińskiego, bardzo ciekawy festyn w ogóle, to tam też fotografują wszystko. Także to jest nieważne. To już jest sprawa policji. To nie oznacza, że oni muszą... To jest element bezpieczeństwa po prostu. No. E Dobrze, dziękuję pani. Proszę pisać na maila. No. Dobrze, proszę państwa, ja już na dzisiaj skończę. E dziękuję państwu. Nie wiem, czy jutro będzie KHT i ki kiedy będzie KHT. Może pojutrze, a może w ogóle nie będzie. Pani Alicja, ale to cholubowa sprzedaje, nie ja. Ja naprawdę z tego nie mam. Ja już jestem tu w Polsce, więc tak to wygląda. Więc proszę Państwa, także być może to, być może nie będzie KHT znowu przez parę dni, bądź nawet parę miesięcy, to wszystko zależy, ale mam nadzieję, że będzie, pewnie nie jutro wieczorem, nie da się, w razie czego się na Facebooku, kiedy będzie następna, więc proszę też patrzeć na Facebook. A jak nie, to a jak będzie wszystko dobrze pójdzie, to zrobimy pojutrze. Okej? Okay? Dobra. Dziękuję Państwu. Dobranoc. No i do następnego razu. O ile następny raz nadejdzie. A pewnie nadejdzie. I naprawdę, proszę słuchać uważnie tego, co mówię, bo zaraz zostanę wrobiony w zwolennika LGBT. W to wszystko nie. Nie, nie. Ja jestem po prostu za Polską i za zdrowym rozsądkiem. I tak jak Pani Monika mi napisała w komentarzu, rzeczywiście. I w grupie KHT na Facebooku rzeczywiście czekam. Czasów, kiedy na granicach Polski będzie napisane strefa wolna od komunizmu. Naprawdę czekam. No. Także dobranoc Państwu. No, gdzie ja mam ten. O, tu się łoboez zrobił.